Dzień dobry, kłaniam się nisko z Warszawy, a hen na rubieżach. Marek Sawicki, wiceszef Rady Naczelnej PSL. Dzień dobry, panie pośle, dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na żadnych rubieżach, w rodzinnych Sawicach, Środkowe Podlasie w województwie mazowieckim. Tak jest, właśnie. To są rubieże, proszę pana. Tam dla pana tak, dla mnie jest to... Nie, tam to jest piękne miejsce, gdzie życie wygląda inaczej, ale o tym obiecuję panu porozmawiamy. Czy o tym, czy pan dom ogacił i jak się pan przygotował do zimy. Ale sony kupiłem. Nie o takie ogacenie nam chodzi, pan doskonale wie, ale najpierw może polityka, a nie bielizna i materiały budowlane. Zapowiadaliście, że to będzie prawdziwe otwarcie na miasto, że PSL zmienia swoje oblicze i razem z Kukizem podbijecie już nie tylko wieś, ale i miasto, miasteczko, no, po prostu wszystkich. No i co? To małżeństwo nie wytrzymało nawet roku. Panie redaktorze, nie o podbój chodzi, a o rozwiązywanie ważnych spraw, problemów Polaków, Polski, przedsiębiorców, rolników, lekarzy, nauczycieli, pacjentów, więc można by to wymieniać bez końca. Natomiast Paweł Kukiz zdecydował iść własną drogą. Od co najmniej pół roku nie angażował się w pracę klubu. Szukał wsparcia w Prawie i Sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobro, ale także, jak słyszę, u Włodka Czarzastego. No więc jeśli szuka nowej drogi, nie wolno mu w tym przeszkadzać. To jest polityk, ale także artysta. Być może ma jakieś inne przeczucia. Nos artysty, polityka podpowiada mu co innego. Ale zaraz, Jeśli się nie angażował, jeszcze nie uczestniczył w pracach, no to oczywiście nie Rada Naczelna. Ale zaraz, to jest kara za nieróbstwo dla Pawła Kukiza, panie pośle? Zrezygnował z dalszej współpracy. To jest kara za nieróbstwo, rozumiem. Paweł Kukiz się nie angażował, więc go PSL wyrzucił, tak? Panie redaktorze, wiele rzeczy nazbierało się. Ta pierwsza z pewnością tak, natomiast kwestia ostatnia, a więc kwestia związana z głosowaniem przeciw uchwale Polskiego Stronnictwa Ludowego, klubu Koalicja Polska, Kukiz 15, a za uchwałą Prawa i Sprawiedliwości, Polskiej Zjednoczonej Prawicy, no to przebrało miarkę goryczy, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że to PSL w 1994 roku, prezes Waldemar Pawlak, upoważniony przez Radę Ministrów, składał wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej i zawsze byliśmy prounijni, zawsze negocjowaliśmy dobre warunki dla Polaków. Dobrze, panie pośle, wy oczywiście jesteście, tak, rolnicy akurat się od was odwrócili, ale zostawmy to, bo ja naprawdę nie chcę... Odwrócili się, ale wrócą, niech pan w to wierzy. Dobrze, zobaczymy. Michał Kołodziejczak z Agrouni ma inne zdanie w tej sprawie, o tym też porozmawiamy. Ja chciałem spytać, wie pan, bo małżeństwo można łatwo skończyć, to się nazywa rozwód. Koalicja to nie jest małżeństwo, więc ale proszę pozostaje tego tak jeszcze jedno pytanie. Panie, jestem konserwatystą, katolikiem, i porównywanie koalicji do małżeństwa jest akurat... Dobrze, pozostaje wam tak czy owak podział majątku. I pytanie, czy dacie Kukizowi należne mu 20% subwencji, które dostajecie? A w którym miejscu jest to należne? Przecież pan wie już panu tłumaczę, co w sprawie subwencji. To pan pozwoli, że odpowiem na pańskie pytanie. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, chyba jeszcze nie wyrzucony, bo to w końcu krew z krwi i kość z kości PSL-u, sam mówił dokładnie to samo, co Stanisław Tyszka. Tego samego dnia, 14 sierpnia ubiegłego roku, obaj mówili, że mamy umowę dżentelmeńską, a Piotr Zgorzelski mówił, umówiliśmy się, cytuję, że będziemy przekazywać pieniądze z funduszu eksperckiego na działania zawarte w porozumieniu Kukiz 15 z PSL-em. Te pieniądze trafią na cele wskazane przez Pawła Kukiza. No i panie redaktorze, do czasu, kiedy Kukiz 15 był w koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz 15, Koalicja Polska. Ale wyście go wyrzucili. To zobowiązanie obowiązywało i oczywiście Paweł Chojniak czerpał z tego, ma kierowcę, ma samochód, ma biuro, ma pracownika. My tutaj absolutnie żeśmy nie ograniczali swobód jego działalności. Gdyby było więcej ekspertyz, to z pewnością nawet ponad te 20% byśmy za ekspertyzy płacili. Natomiast ich brakło, zwyczajnie brakło. W związku z tym, kiedy kończy się członkostwo i współpraca w ramach koalicji, nie ma prawnej możliwości. Nie, panie pośle, to wygląda trochę inaczej. Doktor Marek Sawicki, wiceszef Rady Naczelnej PSL, jest naszym gościem. Ja myślę, że wie pan, na wsi to ludzie nie przyjęliby chyba takiego rozumowania. Żonę wzięliśmy, posag wzięliśmy, po czym żonę wygnaliśmy, a posagu nie oddajemy. Tadam, tadam.
Panie redaktorze, gdyby był posag i gdyby była dalej współpraca, to z pewnością dalej byłoby to, ta zasada by obowiązywała. Jeśli kończy się współpraca i nie ma woli ze strony Pawła Kukiza, a żona, tak jak powiedziałem wcześniej, szuka innych partnerów i szuka z nimi współpracy, a nie z mężem, no to ona wybrała. No i tutaj ale to wy szukacie teraz Paweł... innego partnera. Wy jesteście panną na wydaniu, do której teraz, jak przynajmniej twierdzicie, uderza w konkurs Szymon Hołownia. Za brak współpracy płaci się, natomiast my jasno pokazaliśmy Polskiej Zjednoczonej Prawicy, że ktoś jest radykałem, szkodzi Polsce, szkodzi naszemu członkostwu w Unii Europejskiej, to nie warto z nim współpracować. Tak jak my zakończyliśmy współpracę z Pawłem Kukizem, tak Polska Zjednoczona Prawica powinna zakończyć Panie współpracę. Panie pośle, zostawmy Pawła Kukiza i problemy PiSu. Ja jednak skupię się na chwileczkę na PSL-u, który ledwo rzucił Kukiza, a już chce wpaść w objęcia Szymona Hołowni. I to jest pytanie do pana. Kto panu mówi, że chciał? Wie pan co? Wszyscy politycy PiSu opowiadają o tym, że Szymon Hołowni... Wie pan... Przepraszam, PiSu, PSL-u. Pan mnie tym całym PiSem tak skołowacił, że ja teraz biedny, nieszczęsny tutaj siedzę i się skołowaciłem. Ale teraz wracam do, proszę pana. Tyle prawdy w tych opowiadaniach PiSu, co w informacji, że 10 grudnia pan premier zawetuje budżet unijny. Zobaczymy, co będzie 10 grudnia. Pan oczywiście ma duże zdolności prognostyczne. Ja to wszystko rozumiem. A propos zdolności prognostycznych, najbardziej rozbawiła mnie informacja... Rozbawiła mnie informacja, że o tarczę kryzysową, o pomoc tarczy kryzysowej ubiegają się jasnowidze, bo nie przewidzieli pandemii. Ale to zostawmy, panie pośle. Zostawmy jasnowidzu. Pytanie serio. Jak najbardziej. Skoro są, też mają Pawła, skoro czasami nawet zacni ludzie korzystają z ich usług. Nie, no oczywiście, ale niech sobie są, tylko bawi mnie informacja, co to za jasnowidz, który nie wiedział, że będzie pandemia. Czy Szymon Hołownia to rzeczywiście, ale serio, zostawmy tych jasnowidzów. Może nie doradzali prezydentowi Dudzie, bo gdyby doradzali, to z pewnością też ten pomoc by mieli. Ach, te wasze złośliwości, ale Szymon Hołownia, uśmiecha się pan na samo to nazwisko, Szymon Hołownia, uśmiech na twarzy Marka Sawickiego, czy to oznacza, że to będzie wasz przyszły koalicjant? Panie redaktorze, Szymon Hołownia wchodzi z nowym projektem, ja ciągle próbuję... słuchając jego wypowiedzi i także zaglądając do różnych przekazów prasowych, dowiedzieć się, co on proponuje. Bo on mówi, że oczywiście bez polityków, bez partyjności, przygotowuje się do bycia premierem, ma świetny program. Chcielibyśmy rzeczywiście to zobaczyć, o tym porozmawiać, podyskutować. I tak jak zawsze, w sprawach, które... Tak jak zawsze, tak jak z Kukizem. Weźmiemy go, weźmiemy forsę i zostawimy. Będziemy go wspierać, natomiast tam, gdzie będzie to niezgodne z naszą racją stanu, polską racją stanu i interesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, tam nie będzie współpracy. Panie pośle, nie boi się pan, że to właśnie skończy się jak z Kukizem? Weźmiemy na chwileczkę Hołownię, wejdziemy na ale jego pan mówi grzbiecie o tym, do Sejmu, a później pa, pa, pa. Była koalicja i bylibyśmy posłowie, a tu jeszcze nawet posłowie nie było, bo oczywiście kontaktowali się liderzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, ale jak pan wie, z obu stron jest jasny komunikat. Porozmawialiśmy, ale daleko na razie do współpracy. I z tym jasnym komunikatem zostawiamy Szymona Hołownię. Proszę państwa, będzie jeszcze tylko jeden temat polityczny, a później będzie naprawdę znacznie fajniej. Będzie o ogacaniu i wcale nie jest to rozmowa o bieliźnie, ale o tym, jak pan Marek Sawicki w kamizeli. Jak drzewiej bywało. Jak drzewiej bywało i jak teraz bywa, bo pan ma znane... Marek Sawicki jest, proszę państwa, prognostą, wie, jaka będzie pogoda. Jeśli państwo chcą wiedzieć, jaka będzie pogoda, to zostańcie z nami na rmf24.pl i witeri.pl, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Zanim jednak dowiecie się państwo, jaka będzie pogoda na święta, przynajmniej w Sawicach, to Marek Sawicki, Sawic. Człowiek powinien mieszkać tam, gdzie się nazywa. Ja powinienem mieszkać w miejscowości Mazurki, no a na co mi przyszło? Ale... Panie... przynajmniej na Mazurach. Tam wiem, to jest taki... Ja powinienem... Małe Mazury powinny być jakieś takie małe Mazury, czyli Mazurki. No. Moje Sawice Dwór też są małe. Właśnie chciałem spytać, czy pan jest Sawice Dwór, czy pan jest Sawice Wieś? Sawice Dwór. A? Tam... Przepraszam, nie byle kto. Szanowny panie, czapką do ziemi, po polsku się kłaniamy, ale... Nie ma potrzeby. Czuję się chłopem z chłopów. A pan, ale no, wy jesteście na Podlasiu, tam jest szlachta zagrodowa, jak rozumiem. Tam zagrodowa, tak. I w moim regionie rzeczywiście jest ten podział jeszcze
historyczny na wsi szlacheckie i włościańskie, nawet dawniej gminy i gromady tak były dzielone. A pan jest ze wsi szlacheckiej czy z włościańskiej? Szlacheckiej, no, tak, oczywiście. Ze wsi szlacheckiej. Proszę państwa, także... Sawice wieś to wieś, to wieś włościańska. Także proszę państwa, nie gidmuchał, proszę z szacunkiem do pana doktora. No, my pospólstwo musimy... Trochę uniżenie, to ja grzecznie spytam. Nie no, przeniesie się pan na Mazury i także. Jakie Mazury? Jakie Mazury? Żeby było śmieszniej, to moja rodzina pochodzi z Mazowsza i to zarówno rodzina ze strony mamy, jak i rodzina ze strony taty. Z dwóch różnych części Mazowsza, żeby było śmieszniej. A ja się co prawda urodziłem na Warmii, nie na Mazurach, podkreślam. Ale dobra, zostawmy to, bo jestem jak prezydent Komorowski z całej Polski. Sekundkę. Chciałem pana spytać zupełnie serio o wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. PSL ma taki pomysł i twierdzi, że to jest pomysł ponadpolityczny, że my o to spytamy wydziały prawa uniwersytetów, one wskażą kandydata, którego wybierze Sejm. Ale właśnie, panie pośle, no nie bądźmy dziećmi. Jak długo jest pan w Sejmie, przepraszam? Tylko 27 lat z wyborców. Pan jest od 93 roku w Sejmie. Jednej rzeczy się pan zdążył nauczyć przez te drobne 27 lat. Że nie ma czegoś takiego jak wybór przez Sejm bezpartyjnego, apolitycznego fachowca. Każdy, kto jest wybierany przez polityków, staje się nominatem partyjnym. I teraz niech będzie to profesor uniwersytetu, jeśli go wybierze PiS, no to będzie przez was uważany za profesora pisowskiego, a jeśli go wybierze jakimś cudem, Platforma z PSL-em i tak dalej, to będzie profesorem opozycyjnym. Jak pan chce, pytam zupełnie, zupełnie serio, wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby był wybrany ponad podziałem, żeby był do zaakceptowania zarówno w Sejmie przez PiS, jak i w Senacie przez opozycję. Panie redaktorze, w swoim życiu politycznym wielokrotnie szukałem rozwiązań pozytywnych i wyjścia z pata. Dzisiaj jesteśmy w pacie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i wiemy doskonale, że PiS sam go nie wybierze. W związku z tym nasza oferta od ponad miesiąca. Niech Rady Wydziałów zgłoszą kandydatów, nawet jeśli będzie ich kilkudziesięciu. Od tego jest prezydium Sejmu, żeby dokonało wstępnej selekcji, oceny, a następnie niech zaproponuje Sejmowi kilku kandydatów do wyboru i zobaczmy, czy ta próba powiedzie się, czy nie. Natomiast brak jakichkolwiek rozwiązań i tylko zgłaszanie z jednej strony przez Koalicję Obywatelską, z drugiej strony przez PiS powoduje, że oczywiście mamy sytuację, w której nadal rzecznikiem jest Adam Bodnar i jedna strona tego rzecznika uznaje, druga nie. Więc wydaje się, że propozycja, którą składamy, ma charakter propozycji mniej upolitycznionej, bo tak jak w przypadku chociażby wyboru sędziów, gdyby to sędziowie zgłaszali kandydatów na tych sędziów, ale, a nie politycy, wtedy nie byłoby awantury. Ale przecież wybierać będzie, wybierać będzie Sejm, na Boga nie świętego. Nie zgłoszą Rady Wydziałów, a Sejm niech wybiera. No, to na jedno wychodzi. Sejm zgłosi, Rady Wydziałów zgłoszą kilku prawników, ale to, poza tym wie pan, zdaje się, że w programie akurat PSL-u, trochę pod wpływem Pawła Kukiza, jest bezpośredni wybór rzecznika praw obywatelskich. No tak, ale PiS zaczyna pomrukiwać o zmianie konstytucji. Ja mówię o tym od co najmniej od 3 lat. Może rzeczywiście czas powołać konstytuantę i pewne elementy w konstytucji zmienić. I to dotyczy między innymi kompromisu aborcyjnego, między innymi dnia referendalnego, między innymi wyboru rzecznika praw obywatelskich. Ale też kwestia bardzo istotna, związana z członkostwem Unii Europejskiej. Dobrze. A więc coś od 97 roku w Polsce zmieniło się. Ale panie pośle, być może po tych 25 latach warto zastanowić się, czy nie usiąść nad zmianą konstytucji, ale na poważnie. Dobrze, ale panie pośle, to teraz porozmawiamy poważnie, dobrze? Parlamentarną, pozaparlamentarną i przez najbliższe 3-5 lat nad tym popracować. Dobrze, panie pośle, ale to porozmawiamy poważnie. Pan, wczoraj moim gościem był Zbigniew Giżyński z Prawa i Sprawiedliwości. I jedno przynajmniej w nim cenię, to jest człowiek, który nie mówi głosem przekazu partyjnego, tylko tak jak myśli i jest w tym w miarę uczciwy. Rzadko pan go słucha. Tak, to prawda, rzadko. Znam różne wypowiedzi pana Zbigniewa. Chodzi mi generalnie o to, że cokolwiek mówić, Giżyński potrafi powiedzieć coś wprost. Otóż on sformułował, mrugnął okiem do opozycji i mówi opozycji wprost. Przecież nie wybieramy tylko Rzecznika Praw Obywatelskich. W lipcu będziemy wybierać prezesa IPN-u. I to tak samo będziemy go wybierać, jak wybieramy w tej chwili Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli Sejm za zgodą Senatu. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej taki handel. Możemy się dogadać. My weźmiemy tego, wy weźmiecie tego.
musi to być ktoś akceptowany przez obie strony, ale jednak to bardziej nas. To pana dziwi, to jest normalna, stara zasada i w handlu, i w polityce podobna. Coś za coś, nie ma darmowych obiadków, pan doskonale o tym wie. I właśnie chciałem spytać pana, czy PSL, czy pan człowiek z 27-letnim stażem w Sejmie, no na Boga świętego, przez 27 lat przecież się pan nauczył, zobaczył jak to działa. Czy pan powie tak, dobrze, okej, możemy podjąć takie rozmowy, żebyśmy się dogadali i w sprawie pakietu Rzecznik Praw Obywatelskich i na przykład szef IPN-u razem w pakiecie? Panie redaktorze, może się pan rozczaruje, ale ja prowadzę takie rozmowy także w imieniu prezesa Kośniaka-Kamysza z różnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, żeby dogadać się w tych dwóch sprawach i w sprawie także unijnej. Jeszcze raz podkreślam, dzisiaj premier Mateusz Morawiecki nie musi być zakładnikiem radykała Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski. I w tej sprawie jesteśmy gotowi rozmawiać, bo dla nas dobro Polski, dobro obywateli, dobro przedsiębiorców, rolników i całego społeczeństwa jest ważniejsze niż Polska Zjednoczona Prawica. Ale na czym polega to wyciągnięcie ręki do PiS-u w tej sprawie? Umówmy się szczerze. Panie redaktorze, przede wszystkim jeszcze raz mówię. Inny tryb wyboru tych dwóch funkcji, a więc Rzecznika Praw Obywatelskich i szefa Instytutu Pamięci Narodowej. I możemy o tym rozmawiać, ale przede wszystkim także rezygnacja z radykalnego stanowiska w sprawie budżetu Unii Europejskiej. Nie wolno blokować pomocy po-covidowej w taki dziwny, wewnętrznie uwarunkowany w Polskiej Zjednoczonej Prawicy sposób. Panie pośle, jak pan, ja rozumiem, że pan z lubością podkreśla... chce położyć całą polską gospodarkę europejską, to trzeba po prostu powiedzieć dziękujemy. Panie pośle, jak pan będzie mówił Polska Zjednoczona Prawica, ja rozumiem, że pan ma długie skojarzenia. W końcu Zjednoczone Stronnictwo Ludowe było przez lata w koalicji z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą i panu to wrosło. A później, panie redaktorze, później był pan z nimi w koalicji z PZPR-em w 93 roku. No, ale to pan był przecież z nimi w koalicji, nie ja. Więc wie pan, mnie proszę do tego nie mieszać. Ja nawet do ZSMP odmówiłem zapisania się, ale nie było to przesadnie bohaterskie, żeby była jasność. Panie redaktorze, takim naprawdę wielkim uszczerbkiem dla PiS-u jest to, że mają funkcjonariuszy Polskiej Zjednoczonej Partii. Ale nie o to chodzi, panie pośle, nie rozmawiamy teraz o funkcjonariuszach. I oni to chwalą, cieszą się, korzystają z ich doświadczenia i usług. Panie pośle, nie depresjonować. Panie Polska Zjednoczona Prawica uznaje, że tamten system jest dobry i dzisiaj do niego skutecznie wraca, więc my chcemy to powstrzymać. Ja mam tamto doświadczenie, co prawda krótko, bo tylko półtora roku w ZSL-u, ale mam doświadczenie lat 50., 60., 70. tamtego stulecia. Pan ma doświadczenie lat 50.? Jakie pan ma doświadczenie lat 50., panie pośle? A jakie pan nie zgadzam się na takie metody, jakie Jezus dzisiaj Maria. Stosuje Polska Zjednoczona Prawica, dlatego chcę im pomóc w zmianie. Panie pośle, dobrze, to umówmy się teraz, że pan powtórzy Polska Zjednoczona Prawica 30 razy. Tak jak w szkole. No to co? Pan będzie miał dość. Co pan rozmawia ze szkolniakiem, czy z doświadczonym politykiem? Panie Jeśli doktorze, pan się chce ze mną bawić, panie że doktorze, tak powiem, w Belfra, no to proszę ale bardzo, panie doktorze, jak zaraz pan to... zaproszę tu wnuczka. Antoś, panie doktorze, pogadamy. Panie doktorze, pozdrawiamy serdecznie Antosia. Jak pan powie 30 razy, to będziemy mieli przynajmniej to z głowy, wbije się słuchaczom w pamięć, a my będziemy mogli przynajmniej porozmawiać o czym innym, no. Chciałem tylko po prostu tę rozmowę nieco posunąć do przodu, a nie skupiać się na złośliwościach. Proszę bardzo, pan jest gospodarzem, ja tylko odpowiadam na pana pytania. Dobra, no to spróbujmy. I teraz bez złośliwości ZSL-owo-PZPR-owskich. Pan mówi PiS-owi tak, my gotowi jesteśmy wam pomóc, ale w czym? Wy mówicie, że chcecie im pomóc za cenę zrezygnowania z weta w sprawie budżetu europejskiego, gdy tymczasem dla PiS-u jest to, no, wygląda na to w tej chwili warunek sine qua non, bo to nie tylko Zbigniew Ziobro, ale Jarosław Kaczyński, słowem cały PiS mówi, nie zgodzimy się na powiązanie weta z zasadą praworządności. A kiedy pan słyszał wypowiedź Kaczyńskiego w tej sprawie? Bo ja w Sejmie słyszałem Kaczyńskiego, jak mówił o opozycji i mówił, że będziecie siedzieć. Natomiast nic nie mówił o kwestiach pieniędzy unijnych i kwestiach weta. Natomiast pan posługuje się plotkami wewnętrznymi z PiS-u, że rzekomo Jarosław Kaczyński jest po stronie Zbigniewa Ziobry. Kaczyński jest po stronie utrzymania władzy, a nie po stronie Zbigniewa Ziobry. Natomiast Mateusz Morawiecki, który przyjął
rozwiązania w lipcu, jednocześnie godząc się wtedy na to, że Unia Europejska federalizuje się, bo zaciąga wspólny kredyt, dzisiaj nie potrafi z tego wyjść, wytłumaczyć Kaczyńskiemu, że to rozwiązanie jest dobre nie tylko dla Europy, ale przede wszystkim dobre dla Polski, że jeśli krajem rządzi Prawo i Sprawiedliwość, mające w nazwie te dwa istotne wyrazy, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, czego się boicie. Przecież świadomie nie przygotowujecie się do łamania prawa i porządku prawnego, więc czym problem, jeśli chodzi o powiązanie wypłaty środków unijnych z mechanizmem praworządności? A czy a propos strachu, czy wy boicie się agrounii, czy PSL boi się tego, że teraz na wieś wkroczy agrounię z Michałem Kołodziejczakiem i odbierze wam już resztkę wyborców? To, że na wieś co parę lat wkraczają różne ciekawe podmioty. Pamięta pan, wkraczała samoobrona, także pan mówił o tym, że to już po PSL-u. Ja i wtedy tego nie mówiłem. Myli się pan. Ja rzeczywiście doceniałem samoobronę, bo samoobrona była pierwszą polską partią. Dziś już mało kto o samoobronie pamięta. Zapewniam pana, że za chwilę również zapomnimy o agrounii, a PSL będzie. No to zobaczymy, czy PSL będzie. Natomiast jesteśmy gotowi wspierać, pomagać, bo dzisiaj rzeczywiście sytuacja na wsi jest tragiczna. Od 2012 roku tak niskich cen w polskim rolnictwie nie było jak w tej chwili. Wszystkie produkty, które sprzedają polscy rolnicy, ceny są niższe niż w 2012 roku. Panie pośle, czemu w takim razie poseł Kołakowski, poseł z Podlasia, no i to dokładnie tak jak pan, Podlasie, ale na Mazowszu, a nie odwrotnie, akurat przepraszam. Przecież poseł... Ja jestem Podlasie na Mazowszu. Tak, a on jest odwrotnie, on jest Mazowsze na Podlasiu, przepraszam. To są takie myki, proszę państwa, że historyczne granice nie pokrywają się z granicami województw. W każdym razie, poseł Kołakowski odrzekł z Prawa i Sprawiedliwości, ale jeśli już się do kogoś przyłączył, to się przyłączył właśnie do agrounii i do Michała Kołodziejczaka. Nie przyszedł do was, nie zapukał i nie powiedział. No wie pan, prawdopodobnie w PSL-u jesteśmy za biedni jak dla posła Kołakowskiego, bo to jest jeden z najbogatszych rolników w Prawie i Sprawiedliwości, myślę, że i w Polsce, więc szuka równie bogatych jak on. Czyli myśli ma, że chodzi o pieniądze, tak? A pan jest ubogim rolnikiem? Tak. A pan jest ubogim rolnikiem? Tam poczuł większe. Pan jest ubogim rolnikiem? Ja jestem rolnikiem dzisiaj małorolnym, bo moje gospodarstwo kilkunastohektarowe przekazałem już 10 lat temu synowi. Ja pozostałem na tak zwanej resztówce dożywocia. A syn? Syn jest potentatem? Nie, syn pracuje poza rolnictwem, natomiast rolnictwo traktuje już w tej chwili jako hobby. Wie pan, na kilkunastohektarowym gospodarstwie nie da się utrzymać pięcioosobowej rodziny. To tak, to pewnie prawda akurat. No chyba, że to jest kilkanaście hektarów szklarni. No nie, to jest tradycyjne gospodarstwo jeszcze wielopokoleniowe. No ale rozumiem, że ojcowiznę trudno sprzedać, trudno się tego pozbyć. No więc ojcowiznę syn dostał i dalej ją użytkuje i powiedział, że będzie użytkował. I tak jak powiedziałem, wnuk Antoś też ma zamiłowanie do rolnictwa. Zima podobno przyszła do Sawic. No nie tylko do Sawic, bo słyszałem, że również w górach posypało. Także w całej Polsce troszkę sypnęło. Zsuwa się temperatura. Skoro dziś na Kasprowym minus 5, to mogę powiedzieć, że na środkowym Podlasiu też minus 5, minus 7. Troszkę śniegu mamy, ale to tylko najbliższe dwa dni. I potem już wiosna. I teraz musi pan wytłumaczyć naszym słuchaczom, co to znaczy ogacić dom. Ja wiem, ale nie wszyscy wiedzą, jak się ogacało domy na zimę. No to było ocieplenia domów drewnianych, rzeczywiście z bali, czasami różnym sposobem budowanych. Na zimę dokładało się taką 30-40 centymetrową. To ja może dokończę, bo mamy tu jakiś kłopot z połączeniem. Grabion żółki leśnej, niszczeniem lasu. Ale niestety tak było. Słomy było szkoda, bo ona była używana przecież jako i pasza, i ściółka, natomiast leśna ściółka była grabiona, przywożona i tak dokładało do wysokości z zewnątrz, 1,5 metra, połowy okien, zakładano dodatkowo ścianę z tej ściółki. Pan, wyście też tak robili? Bardzo rzadko, bo dom nasz rodzinny, mojego taty, był już oszalowany, ale bywało rzeczywiście, że kilka razy jeszcze jako dziecko w tym procesie gacenia uczestniczyłem.
To naprawdę, proszę państwa, były czasy. Pytałem pana, wie pan, ja nie byłem... Piękne czasy, ale one już się nie wrócą nie i oczywiście możemy je powspominać, natomiast nie możemy dzisiaj rolnictwa ustawiać na tamte czasy. Ale tak nie, nie ustawiamy rolnictwa na tamte czasy. Ja z panem rozmawiam po prostu o tym, jak my byliśmy młodzi i piękni, a nie o rolnictwie teraz. Ja jeździłem, wie pan, ja jestem co prawda koło PSL Warszawa Mokotów jednoosobowe. Dwuosobowe, tylko że Władysław Teofil Bartoszewski składek nie płaci, więc nie wiem czego. I tu się pan myli, bo akurat w Warszawie mamy dość prężne. Ale ja jestem, przepraszam, koło młodych PSL Mokotów. Sam wiem, kto należy do koła młodych PSL Mokotów. Ja należę. I Władysław Teofil Bartoszewski. To dzisiaj się dowiaduję, rzeczywiście to. Oczywiście. Witam kolegę Mazurka. Kolego Sawicki, powiedzcie mnie w takim razie, bo mieliśmy wspomnieć, ale przepraszam. Ale my nie mówimy sobie powiedzcie, tylko powiedz. Kolego powiedz, dobrze. To może jednak z grzeczności dla pana doktora, to ja zadam pytanie w ten sposób, jak się zwraca z szacunkiem, bo wie pan, ja jestem jednak człowiek pospólstwa, z gminu, a pan jest jednak ze szlachty, więc ja z gminu pytam... Panie redaktorze, już żeśmy to wyjaśniali przed programem i w trakcie, więc proszę już bez uszczypliwości. Ale to nie jest uszczypliwość. Co pan się wstydzi tego, że pan jest ze wsi szlacheckiej, a nie ze wsi włościańskiej? Nie, ja się nie... Taka jest polska tradycja, taka jest podlaska tradycja i na tym Podlasiu bardziej północnym tradycja szlachty zagrodowej była jeszcze silniejsza niż na środkowym Podlasiu i to jest prawda. I pan jest tam na zebraniach Polskiego Stronnictwa Ludowego do rolników nie zwracamy się chłopi, tylko panowie. A, prawda, to prawda. No więc, wie pan, piękne. Regionalne uwarunkowania trzeba znać, żeby dobrze się w nich poruszyć. Ale ja to rozumiem. Część mojej rodziny to jest właśnie szlachta zagrodowa. Moja prababcia, świętej pamięci prababcia Antonina, nie, to ze strony mojej mamy, z Kmitów, no więc prababcia... No to oczywiście, zacny ród. Ale to nie był ród książęcy, bo akurat książę Piotr Kmita zmarł za czasów Zygmunta Augusta bezpotomnie niestety. To nie ja jestem dziedzicem zamków. Ale coś po nim jednak zostało i żadnej gwarancji, że zmarł bezpotomnie nie ma. To prawda, ale w takim razie Bękarty nie uczestniczyłyby, znaczy nie dostawałyby nazwiska, ale zostawmy teraz to. Ja chcę pana spytać o krowy, bo ja jak jeździłem na wieś, najbardziej wie pan, dla mnie odgłos wsi, pan, to był odgłos tych... Dziś już ich na wsi nie widać, one są tylko w dużych halach, które zwią się jeszcze oborami, a to są tak naprawdę hale produkcyjne z robotami udojowymi, z automatyczną... O Jezu, niech pan nie mówi takich rzeczy. Sprzątaniem, etc. Niech pan nie mówi takich rzeczy. Wszystko się skończyło. Cała moja młodość poszła. Już nie. Już nikt nie prowadzi krów na pastwisko, takich krów na łańcuchu? Nie, już nikt nie prowadzi. To jest historia rzeczywiście poprzedniego wieku. Ona mniej więcej zamykała się w latach 80., kiedy wchodziły ogrodzenia elektryczne i już wtedy pastuch elektryczny zastępował łańcuch, a dzisiaj praktycznie nawet jeśli gdzieś tam zdarzają się pojedyncze przypadki, rolnicy mają jeszcze po 2-3 krowy, to też z tego bardziej elektrycznego ogrodzenia korzystają niż z uwięzi. Nie chcę takich rzeczy słyszeć. Nie chcę takich rzeczy słyszeć. A przepraszam. Ja wiem, że panu się marzy jeszcze posłuchać, jak te łańcuchy brzęczały o bruk, jak tak, marzy mi się... jechała i podkute konie. Tak. Pięknie wystukiwały. Tak, to były rzeczywiście piękne czasy. Ja jeszcze słyszę w uszach szum jadących sań i dzwonek kuliga. Jako dziecko, tego już nie pamiętam. Z sankami czepiali się do tych sań i jedni pozwalali, inni odpędzali, ale to była świetna zabawa. No, wie pan, z takim nastroju właśnie przedświątecznym, adwentowym zostajemy, tak. Może kiedyś na Boże Narodzenie będzie śnieg, a nie na Wielkanoc. Może doczekamy takich czasów. No, ocieplenie klimatu, także ja swoim wnukom kazałem bałwanka zrobić w niedzielę i żeby porobiliśmy zdjęcia, bo mówię, to może być ostatni bałwanek. W tym roku i tego sezonu. Obawiam się, że pan może mieć rację niestety. A właśnie, powiedziałem, że przecież pan prognozuje pogodę na podstawie zupełnie zdumiewających przesłanek, ale prognozuje pan. Pan mówi, że za 2 dni przyjdzie ocieplenie, tak? Tak, za 2 dni przyjdzie ocieplenie i zimę będziemy mieli taką bardzo lekko, ale na przełomie lutego-marca.
Na przełomie lutego marca co będzie? Lekka zima, czy wtedy przyjdzie zima? Lekka zima, więc może trochę zabielić ponownie w nocy minus 5, minus 10, natomiast w dzień na plusie. Ach, no dobrze, czyli, a święta, będzie śnieg czy nie będzie śniegu? To podstawowa informacja. Święta będą bezśnieżne i deszczowe. Marek, a na podstawie czego? Nie musi pan jeszcze powiedzieć, na podstawie czego pan do takich wniosków doszedł? Obserwuję pszczoły, obserwuję trutnie i trutnie wyraźnie nie przygotowują się na mocną zimę. To wszystko przez trutnie, proszę państwa. Wszystko przez trutnie. I to jest, proszę państwa, coś, co łączy nas. Absolutnie wszystko przez trutnie. Z tym się absolutnie zgadzam. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję. Miłego dnia. Niech się pan nie gniewa. Mnie się wydaje, że znacznie ciekawsza od polityki była rozmowa o trutniach i o tym... Panie redaktorze, przyroda jest o wiele ciekawsza i mądrzejsza niż dzisiejsza polityka. To co pan robi 27 lat w Sejmie? Z tym pytaniem pana zostawiam. Powiem panu, że jakoś tak wyborcy się uparli i mnie utrzymują. Bardzo panu dziękuję. Proszę się pokłonić Antosiowi. Dziękuję bardzo. No i oczywiście wszystkim w Sawicach, od gminu, my Włościanie, kłaniamy się nisko, do widzenia. Dobrze, będę pozdrawiał również Włościan. Nie, ja w imieniu włościaństwa pozdrawiam szlachtę. Kłaniam się nisko, do widzenia. I wzajemnie.